Dobra pamięć. Tłuszczowe omega-3, one należą do tej grupy niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli już sama nazwa mówi, że one są niezbędne, są potrzebne dla nas, dla naszego mózgu. Co ciekawe... Rybka w piątek dobrze zrobi. Jasne, pewnie, że tak. Tłuste ryby, łosoś, makrela, tuńczyk, sardynki, śledzie będą świetnym źródłem. Natomiast w Polsce trzeba uważać na to, z jakiego źródła mamy te ryby, bo ryby mają tą tendencję, że bardzo łatwo wyłapują toksyny ze zbiorników wodnych, w których żyją. One działają tak w pewnym sensie naturalnie, oczyszczają środowisko wodne, w którym żyją. W tej tkance tłuszczowej potrafią gromadzić te toksyny, więc jeżeli hodowle są niekontrolowane, nie mają regularnych badań, są to jakieś hodowle, które nie są weryfikowane pod kątem właśnie zanieczyszczeń, no to te ryby tak naprawdę mogą nam bardziej zaszkodzić niż pomóc, więc tutaj trzeba na to uważać. Skąd, z jakiego źródła mamy te ryby, czy mamy dostęp do jakichś certyfikatów, badań, czy jesteśmy w stanie zweryfikować, gdzie ta ryba pływała, została wyłowiona, w jakich warunkach. To jest istotne pod kątem tego, żeby sobie nie zaszkodzić, a przyswoić to, co potrzebujemy. Uderzyłeś w taką strunę, która mnie jako osoba leniwą w kuchni najbardziej porusza, bo o ile zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy są zdrowsze, inne mniej i zawsze chciałbym jeść zdrowsze oczywiście, to potem sobie myślę, dobrze, ale skąd pozyskać te rzeczy, nie? To jest też takie fenomenalne zagadnienie, no bo ta wiedza, gdzie co jest, jakiej jakości, to już jest też wiedza trochę tajemna, mam wrażenie, nie? No właśnie chciałbym to trochę rozwiać, taki ten mit, o którym mówisz, bo wiele osób tak o tym myśli, że no, a skąd wziąć dobre mięso, a skąd wziąć dobre ryby? I tak naprawdę my wcale nie musimy szukać daleko, bo nawet w największych, najbardziej popularnych dyskontach spożywczych czy sieciach marketów możemy znaleźć czy to ryby, czy owoce morza, czy mięso, które najzwyczajniej w świecie na opakowaniach ma napisane, z jakiej hodowli pochodzą te ryby, jak są kontrolowane, więc wystarczy to czytać, bo w dużej mierze można temu zaufać. Producenci też są kontrolowani, weryfikowani, sprawdzani i tak jak mówię, idąc do marketu na dział rybny, przeglądając, co mamy tam dostępne, mamy informacje o tym, skąd to pochodzi i czy jest to wartościowe, takie jak tego potrzebujemy. Więc to nie do końca jest takie trudne, jak się może wydawać, że skąd można pozyskać, bo tak jak mówię, w największych marketach, w najpopularniejszych sieciach każda z nich oferuje nawet własne linie produktów, które są i przebadane, i certyfikowane gdzieś tam z jakąś gwarancją tego, że są to rzeczy bio czy organiczne, któremu i możemy temu ufać, bo tak jak mówię, producenci też są kontrolowani, też te informacje muszą być weryfikowane.